Yo, siemanko, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Ja jestem Dżingis, będę dzisiaj mówił wyraźnie i powoli, albo powoli i wyraźnie. I jest ze mną Husiek. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, rano. Po północy już jest prawie pierwsza, patrzę na zegarek właśnie. Tak, ale pytanie, kiedy będą oni oglądać. Więc ale to dla nas jest właśnie, po północy to jest dzień dobry? Dzień dobry już, tak, nie? Dzień dobry. Dzień dobry. To dzień dobry, witamy w ETS-ie, w ETS-ie w Multi, w ETS-ie, nie w ATS-ie, tylko w ETS-ie, czyli w Euro Trucku Simulatorze 2, bo ATS nas nudzi. Dokładnie, nudzi nas, tracy krótkie, no, nudzi. Ogólnie kicha. No, dokładnie. I będziemy jechali. Będziemy jechali, jedziemy sobie do... Ginewa, to trzeba tak po angielsku mówić. Ginewa. Akcentem. Ja mam, słuchajcie, przygotowane kilka waszych pytań, które zadawaliście jakieś czasem na... A ja ich nie znam w ogóle. Na fanpage'u. Nie powiedział mi. Nie powiedziałem. Nie chciał się podzielić. Kilka jest, tak widzę, bezpośrednio do mnie, ale kilka jest takich, które będziemy w stanie odpowiedzieć razem, a dwa w sumie to lepiej, jak odpowiemy razem na te pytania, też będziecie mogli zobaczyć dwa zdania w ETS-ie. Usłyszeć, zobaczyć, też. No. Niekoniecznie Dżingis będzie miał takie samo zdanie jak ja, chociaż podejrzewam, że pewnie będziemy mieć bardzo podobne zdanie, bo w wielu rzeczach mamy podobne zdanie, jak to przystało na starych ludzi. Tak, na takich dziadków bez zębów, tak jak ja, no. Dobra, ja jestem nieporadny za tuś Dżingis w ogóle. Prowadzisz? Bo ja muszę zatankować już po drodze. No to ty jedź pierwszy, ja będę za tobą. Ty wiesz co, weź jedź dzisiaj jakoś tak zgodnie z przepisami, co? No dobra, okej. Okay. Bo żeś ostatnio wyrwał normalnie z trampek, że nie wiem. Jedziesz? Jadę! Ruszyłem! Okej. Okay. Ruszyła. Maszyna. Po szynach o spale, nie? No to jedziemy. Idziemy, pogadamy. Jedziemy. Tobie. Tak, no to sobie możemy sobie zacząć od pierwszego pytania. Ja się muszę tutaj rozsiąść dobrze, kurde. Bo tyle samochodowy zrobione, jest... a mi niewygodnie. No widzisz, od Gracjana Harko. I Gracjan pyta... Co myślicie o nietrafionych inwestycjach w Polsce? Pamiętajcie, że jest ich wiele. Inwestycje w Polsce. Więc może Dżingis zacznie. Matko i córko, ale pytanie. Inwestycje w Polsce. Nietrafione. Ale... I podejrzewam, zmarnowane pieniądze. No to na pewno zmarnowane pieniądze. Dlaczego ty pojechałeś na tą bramkę, a nie obok, gdzie był normalny przejazd? Zacznijmy od tego, to moje pytanie. A nie wiem. Ale to czekajcie, bo tu musimy powiedzieć, znaczy ja nie wiem dokładnie, o jakie inwestycje temu koledze Gracjanowi chodzi, bo... Podejrzewam, że... Znaczy wiadomo, nie sprecyzował, nie? Mhm. No ale na przykład, o, przykładowo jest u mnie inwestycja w mieście, nie tak dawno, czy dawno, dawno, niedawno. Budowa, a raczej renowacja fontanny, która kosztowała... Znaczy ten cały zabieg kosztował ponad 2 miliony złotych. To gdzie... wy tam wodę ze złota lejecie? Znaczy, no właśnie nie. Była taka fontanna przy ulicy Krakowskiej, ci co są z Tarnowa będą wiedzieć. No i była sobie taka fontanna z ptakami, o, nie? Takie jakby startujące. Ale takimi ptaki. Normalnymi ptakami, nie takimi innymi. Tak, normalnymi, takimi... No i sobie, do skrzydełka były, jakbyście nie wiedzieli. Tak, to były skrzydełka. No i była sobie ta fontanna. No i całkiem spoko, no okej. Okay. Zachciało im się, że oni ją przebudują całą i stworzą fontannę Układu Słonecznego. Z rybkami. Bez rybek, z kulkami. Te kulki były, są, te kulki są granitowe i na aha. Wzór planet, nie? Aha. Co prawda chyba i tak już nieaktualny, ponieważ tam jest jeszcze Pluton jako planeta, ale dobra, to już temat inny. No i w sumie to tak kosztowało właśnie 2 miliony. Teraz wygląda to no dosyć nie za bardzo, bym powiedział. Jeżeli mi się uda, to gdzieś wam tutaj wrzucę zdjęcie, żebyście sami mogli to zobaczyć, jak to wygląda. Wygląda kiczownie. Słońce w centrum było z takich, nie wiem, jakby takich żółtawych płyteczek malutkich, na kształt też kuli. No i z każdego łączenia tam tryskała woda, nie?
No a te kule były te są na takiej zasadzie jako te planety, że z nich tam pod spodem tworzy się taka poduszka wodna i te kule można sobie obracać, kręcić nimi, nie? Na tej wodzie. No i teraz się troszeczkę pozatykało, porosły tam glony i tak dalej. No i wygląda to, jak wygląda. 2 miliony zmarnowane? Według mnie tak. I to jest fajna według kasa, mnie właśnie... bym przytulił taką. No. To jest właśnie nietrafna, bym powiedział, inwestycja, no. Bo tą kasę można było spożyteczkować, tak dobrze mówię? Spożytkować. Spożytkować, o. Na przykład na naprawę dróg, które są niektóre w Tarnowie, no, kiczowne, a tą fontannę z tymi ptakami, z tym ptactwem odrestaurować, na przykład wymienić tam ten kamień na jakiś tam, nie wiem, granitowy czy coś, dać jakieś, nie wiem, inne ptaki i zrobić tam, nie wiem, no, tą fontannę mniejszym kosztem, no, ale... No, ale nie. Znaczy, widzisz, to tam... tak jadę, tylko jakoś nie mogę się rozpędzić, nie wiem czemu. Do takich nietrafionych inwestycji, no to jak najbardziej tutaj zgadzam się z tobą, Husiek, a tutaj co do remontu dróg, to ja nawiążę do tego w ten sposób, że kiedyś istniało coś takiego, oprócz ubezpieczenia OC, odpowiedzialności cywilnej, płaciło się tak zwany podatek drogowy. Nie wiem, czy ty pamiętasz jeszcze te czasy, kiedy... No, było coś takiego. Był podatek drogowy, dodatkowo płacony. Znaczy, ja akurat nie płaciłem, ale tam w rodzinie płacili. I później ten podatek drogowy zniknął z racji tego, że ktoś tam stwierdził w rządzie, już nawet nie pamiętam, w jakiej to było kadencji i za kogo dokładnie, że tak ludzie nie płacą tego podatku i tak tego nie płacą i strasznie trudna jest ściągalność tego podatku, prawda? Czyli tam, żeby ktoś tam poszedł i sprawdzał, ten podatek jest płacony, czy też nie jest płacony. W związku z tym wymyślili taką rzecz, że ten podatek drogowy zostanie wrzucony do ceny paliwa, czyli część ceny paliwa, moi drodzy, to jest podatek drogowy. Podatek drogowy miał służyć właśnie na remonty dróg. Tak jak jego sama nazwa wskazuje, podatek drogowy miał być z tych pieniędzy pozyskanych w ten sposób remontowane drogi i właśnie mądre osoby stwierdziły, że jeżeli on będzie ujęty w cenie paliwa, to będzie... Okej. Okay, to będzie o wiele łatwiej i przyjemniej go właśnie przekazać na te remonty dróg. Czy to jest realizowane? Nie, to nie jest, moi drodzy, realizowane i tak jak dobrze widzicie, po jakich drogach jeździmy i co się dzieje. Więc tutaj to jest kolejna rzecz, która moim zdaniem w ogóle nie powinna mieć miejsca. I za którą ktoś moim zdaniem również powinien w delikatny sposób powiedziawszy beknąć, nie? Za podjęcie czegoś, nie takiej decyzji, jaka powinna być i przede wszystkim za to, że te pieniądze nie są spożytkowane na ich cel. Ty tam pojechałeś? No. A, bo już nam zmieniło trasę. No, bo to jest w lewo. Dobra, jadę. Natomiast co do nietrafionych inwestycji... Jeszcze o taka też inwestycja mi się wpadła teraz do głowy. Też było głośno o tym przystanki autobusowe za 400 tysięcy złotych w Kielcach. O nich było głośno, że kawałek szkła i metalu i 400 tysięcy złotych, nie? Według mnie też osoby z Kielc to nietrafiona inwestycja i... Znaczy, zaczynajmy przede wszystkim od tego, że każda inwestycja publiczna kończy się tak zwanym przetargiem, tak? No tak. Jest ogłoszona w biuletynie jakimś tam, czy Urząd Miasta, czy ktoś tam to ogłasza, że chcą zrobić daną rzecz w mieście, czy też w rejonie, no i zgłaszają się firmy, które taką rzecz chcą dla danego urzędu wykonać. I przedstawiają kosztorys, że to według nich będzie tyle kosztowało, a tyle. Bardzo głośna sprawa. Co jest grane, że on nie chce jechać? No przede wszystkim budowa naszych autostrad, tak?
i bardzo głośna sprawa z przetargiem tych chińskich firm, prawda? Które chciały nam te autostrady budować poniżej w ogóle jakichkolwiek możliwych kwot, ale zostały wybrane. Zostały wybrane i co z tego, że zostały wybrane, jak i tak tego nie zrobiły, co powinny zrobić? A jestem święcie przekonany, że ktoś... Kasiorkę przytulił. No, pod biureczkiem coś tam, jakiś neseserek się posunął. No to jest wszędzie. I teraz, moi drodzy, pytanie jest tylko takie. W jaki sposób ktoś bierze odpowiedzialność za... właśnie za takie inwestycje, bo moim zdaniem ktoś, kto ma dostęp do tego typu rzeczy, do organizowania przetargów, do robienia właśnie do robienia tych przetargów, przyjmowania firm i innych rzeczy, do sprawdzania przede wszystkim też tych firm, czy one w ogóle są w stanie wykonać daną rzecz, czy też tylko jest to na papierze napisane, że my to zrobimy, tak, a w ogóle nie mamy nic wspólnego. Dlaczego ludzie, którzy właśnie są za to odpowiedzialni, bo na pewno są jacyś ludzie za to odpowiedzialni, nie ponoszą konsekwencji żadnych. Chociaż ja rozumiem, że może być jakaś tam nietrafiona inwestycja, no jak każdy popełnia błąd, tylko nie myli się ten, kto nic nie robi, tak? No wiadomo, może są też tacy ludzie, na pewno zresztą są, bo nie można wszystkich wrzucać do jednego wora, którzy chcą dobrze, a coś im po prostu nie wyszło. Wydawało im się, że będzie okej, nie udało się, trudno. Ale większość tych inwestycji to właśnie jest tak, że te pieniądze giną i one już nie wracają. No. Nie no, ma prawda. Tego odzyskania tych funduszy z powrotem, prawda? Nie wiadomo, znika. Ale wiesz, to jest dokładnie, to nawet nie trzeba inwestycji, bo jest to według mnie to samo jest w ZUS-ie, nie? Ktoś prowadzi firmę, czy coś, czy pracuje kogoś, samoodpowiedzialne składki dla niego na emeryturę, no i ile razy się tak zdarzy, że ktoś tej emerytury nie doczeka, nie? Czy tam no, umrze, no tak, nie? Jest, no dokładnie, i nie wykorzysta nic. Dlaczego ale rodzina na przykład nie dostaje, ale nie? W ZUS-ie w ogóle nie ma pieniędzy, no. Zacznijmy od tego. To jest bardzo pusty urząd. Tam nie ma. Tam tej kasy faktycznie nie ma. No. Dlatego moje zdanie na temat ZUS-u jest takie, że ta instytucja powinna bardzo dawno temu przestać istnieć, a wszystko zamiast ZUS-u można byłoby zrealizować w sposób elektroniczny. Każdy powinien mieć swoje konto bankowe, przykładowo, tak, na które się wpłaca te pieniądze, tak? No. I z tego się odkłada tą emeryturę. Zresztą każdy moim zdaniem powinien chyba sam, znaczy to powinno, ta reforma ZUS-u już chyba powinna być zacząć dawno wprowadzana, bo nie wiem dlaczego, najgorsze jest to, że utrzymujemy z tych pieniędzy składkowych rzesze urzędników, no. Którzy moim zdaniem są niepotrzebni. Ja mam tu przykład we własnym mieście, Chełm to kiedyś w ogóle było miasto wojewódzkie, wam się pochwalę, było takie województwo chełmskie i w moim mieście jest przepiękny budynek ZUS-u. Naprawdę bardzo piękny budynek ZUS-u, ale ktoś wpadł na wspaniały pomysł, że jeszcze ładniejszy budynek ZUS-u warto wybudować w takim mieście, co się nazywa Biłgoraj. Mniejsze chyba nawet miasto niż Chełm. I co się stało? Po wybudowaniu tego ZUS-u w Biłgoraju, ZUS chełmski stał się oddziałem zamiejscowym biłgorajskiego oddziału ZUS-u, nie? Chore po prostu. No, to taka filia, nie? No taka filia, no dokładnie. Dwa budynki, zatrudnione mnóstwo urzędników, nie wiadomo po co, w jakim celu, płaci się. I dlatego mówię, zamiast odchodzić od tej biurokracji, od tych śmiesznych rzeczy, to... też pierdzielnąłem się z bramką. No właśnie też. To my idziemy właśnie w kierunku takim, gdzie tej biurokracji jest bardzo dużo i coraz więcej. Coraz więcej powstaje, moim zdaniem, niepotrzebnych stanowisk pracy, bo ja nie wiem, no uważam, że bardzo dużą rolę powinna tutaj być informatyzacja całego tego systemu, tak? Chociaż
informatyzacją systemu to też jest różnie, bo nietrafioną inwestycją, mogę tutaj powiedzieć, była informatyzacja PKP Intercity. Wydane około chyba 30 milionów złotych na informatyzację tego, no, tego przedsiębiorstwa, że tak powiem. Wynajęta do tego została w ogóle zewnętrzna, spoza PKP firma, która właśnie robiła tą informatyzację i zapłacono za to chyba około 30 milionów złotych. A później ktoś mądry powiedział, że przecież w PKP jest również komórka jakaś informatyczna, która mogła tą samą rzecz i tą samą aplikację stworzyć i wyliczyli, że koszty by wyszły chyba około 2 milionów złotych. No. Tak, 28, no to co to na Polskę? Przecież my taki bogaty kraj jesteśmy, tak wiecie, jako dyslak dyt. Dyknąć paluszkami. Yes. 28 milionów złotych zniknęło, znaczy zniknęło, zostało zapłacone, tak? To też takie nietrafione. W ogóle w większości, tam gdzie się pojawiają, tak jak już tu mówiłem, przetargi publiczne, pojawiają się przekręty publiczne, trzeba od razu powiedzieć. I to jest bardzo głośno z tym. Nawet w takiej firmie jak w policji, przekręty na zakup samochodów, na informatyzację, czyli wymianę komputerów w Komendzie Głównej też Policji, była też o tym bardzo głośno. Między innymi tu chodzi o firmę Hewlett Packard, która też jest bardzo znaną firmą, tak? I która też została tam w jakiś sposób ujęta w tym przetargu i w tych przekrętach. No i to są takie, wiecie, no to są takie właśnie te nietrafione moim zdaniem inwestycje, a poza tym nie tyle nietrafione, co przekrętowe inwestycje. Bo naprawdę, jeżeli by zależało komuś tam na czymś dobrym w danym mieście, województwie, ogólnie, prawda, to uważam, że no nie ma czegoś takiego jak nietrafiona inwestycja, no bo bardziej uważam, że no, chyba, że jest się człowiekiem, ja już tam nawet nie wiem, wiesz, jak to nazwać, chyba, że jest się człowiekiem niemyślącym debilem, o tak bowiem. To można wtedy stwierdzić, że ktoś nie trafił inwestycji, ale w czym? No, prawda? No w czym? No w końcu nie wybudujemy, kurde, na środku jeziora wieżowca, tak? No to pewno. No. Chociaż też by się dało zająć życie. Dałoby się, no, tylko zapomnijmy dojście do niego zrobić, nie? No i to tego typu rzeczy, no ja uważam jedno, no mogą być, tak jak powiedziałem, nietrafione, bo komuś się wydawało, że może tak być, że coś jemu się wydaje, że będzie dobre, a okazuje się, że nie do końca. Jednak jeżeli są takie inwestycje, które później okazuje się w ogóle bezsensowne, to moje zdanie jest na ten temat takie, że ono powinny, osoby, które dopuszczają się czegoś takiego, powinny być w jakiś sposób naprawdę bardzo rygorystyczny. Gdzie to jest? W środku? W środku. W bardzo rygorystyczny sposób rozliczane. Rozumiesz, o co chodzi? Bo brak tutaj jest po prostu rozliczania tych osób. I one czują się bezkarnie, śmieją się później żywnie, a dobrze wiedzą, że dobrze ktoś wie, że za te właśnie inwestycje przytula się później pieniążki i... A to oczywiste. No, no i wiadomo, co jest, nie? I wiadomo, co się później z tym dzieje. No, no i tyle na ten temat. No. Ja mówię, nietrafioną inwestycją to tak jak w domu można było powiedzieć. Kupiłbym telewizor taki, ale nie kupiłem, bo uważam, że inny jest lepszy. Okazuje się, że nie był lepszy, a tamten był lepszy i to jest nietrafione, tak? No to fajnie. Ale no, cóż zrobić. Okej, to lećmy z drugim pytaniem. Drugie pytanie jest sobie dosyć kontrowersyjne. Nie wiedziałem, czy je wybierać, czy nie wybierać. Tutaj będziemy mogli się odnieść do nie tylko jednego człowieka, ale i do kilku człowieków nawet. Ludzi. Ale pytanie jest od Piotrek Hawrylak. Hawrylak, okej. Okay. Nie wiedziałem, jaka literka tutaj. Ale powiększmy sobie to. Co sądzicie o Boxdelu? Najpierw się wybił, jak nikt inny,
A teraz chcę zakończyć karierę na YouTube. Kariera w cudzysłowie, no bo to wiadomo. Nie nazywajmy bycia twórcą na YouTube karierą taką jak, nie wiem, jak piosenkarze, nie, czy coś. Ale tutaj bym powiedział, ja nie będziemy się czepiać w sumie samego Boxdela, tylko ogólnie twórców. Co sądzimy, którzy się wybili na czymś, a później chcą kończyć. Albo co gorsza, wychodzi niezłe gówno. To niezłe gówno w sumie mogliśmy obejrzeć nawet w TVN-ie nie tak dawno. Odnośnie Atora, Gimpera. I nawet nieraz, żeby tutaj z Jinkisem poruszali tematy, że ci ludzie, którzy tworzą filmy w internecie, nie? Są tacy, nie wiem, no, zawistni na coś, nie daj. To są jak politycy niektórzy. Niektórzy youtuberzy są jak politycy. Ważne, żeby nażyć się z tego koryta, ale nieważne jakim kosztem, nie? No tak. To dobre porównanie, naprawdę. Nie damy innym dojść nowym do koryta, bo słyszy się też, że ci więksi, przynajmniej tak to jest mówione, ci więksi blokują rozwój tych mniejszych. Choć nie wiadomo, jak mniejszy by robił fajny content, to i tak się nie przebije, bo ci większy będą mieć więcej łapek i tak dalej, i tak dalej. Tutaj wydaje mi się, sam sposób działania algorytmu YouTube'a jest skopany i dlatego to tak działa, no bo wiadomo, jeżeli jesteś większy, to chcąc, nie chcąc, będzie miał więcej tych łapek, czy wyświetleń, czy komentarzy, no bo nie da się ukryć, no nie da się zrobić czegoś takiego, że a słuchajcie, nie dawajcie mi dzisiaj łapek, bo chcę, żeby ten mniejszy się wybił, nie? No to nie od nas zależy, ale no wydaje mi się, że jakby poprawili algorytm YouTube'a, to by było znacznie, znacznie lepiej dla tych mniejszych. A takie wybijanie się na niczym, czy na czymś tam, kończenie kariery, to jak już gdzieś ktoś powiedział ostatnim czasy, to jest taki zabieg kosmetyczny, który ma na celu zwiększyć niepokój widza, że o Boże, mój twórca, którego oglądam i nawet jego materiały mi się podobają, może zniknąć z YouTube'a, nie, niech on nie odchodzi, czy coś. I wtedy to tak napędza i jak powiedzmy, tak to przykładowo podałeś Boxdela, który niby odszedł, bo ja powiem, to niby odszedł, jeżeli ktoś sobie wraca na YouTube po raz kolejny, to tak naprawdę nie zakończy z YouTube'em i czy wróci Boxdel za miesiąc, tydzień, dwa, trzy, Pieron wie, on po prostu teraz sobie zbija tą dubańkę widzów, którzy przeżywają to, że odszedł, w cudzysłowie, że odszedł, aż w końcu przyjdzie ze szpilką, zrobi pyk i ta bańka pęknie, ci widzowie też się wysypią jak z zielonego żuka i wszyscy będą, o super, że wróciłeś i znowu napędzamy tą maszynę, tą korbkę hype'u, gdzie tak naprawdę doda to większego jeszcze boosta niż do, bo wrócił i to tak każdy youtuber może zrobić i u każdego tak samo zadziała, bo ludzie zatęsknią za filmami, a kurczę, czasami sobie obejrzałem tam jakiś filmik na noc czy coś, teraz nie ma, lipa, aż w końcu jak ktoś wstawi, to jest takie, o kurde, wstawił, to tak samo jak z serialami jakiś, nie? Kończy się jakiś sezon serialu i kurde, nie ma co oglądać. Nagle wychodzi nowy serial, czy nowy sezon i o, już jest, oczywiście, jest co oglądać. No i tak samo działa na YouTubie. No ja mam tu podobne zdanie, no, znaczy zacznijmy od tego, fajny content. To też żeśmy kiedyś poruszali, że większość tych contentów pojawia się z zagranicznych kanałów. Mhm. Większość. Dziwię się, że po prostu już to też kiedyś mówiłem, że dziwię się tylko ludziom, że ten, który zaczyna coś powielać, coś co mu się spodobało na zagranicznej scenie YouTube'a, a nie ma tego na polskiej, zaczyna robić podobne materiały, czy też bardzo nawet wręcz identyczne, że on się boi przyznać do tego, że no, fajny pomysł tam znalazłem, nie było tego na naszej ojczystej ziemi, więc to robię, tak? Też no. Nikt mu za to głowy nie urwie, no. No to jest teraz taki właśnie dosyć popularny youtuber minecraftowy RoxMB, gdzie no. Ostatnio ktoś mu zarzucił właśnie, że bierze pomysły z zagranicznych YouTube'ów i tak naprawdę pokazał ten ktoś,
fakty, dowody, że faktycznie no, bierze sobie pomysły, ale osobiście uważam, że no, nie jest w tym nic złego, skoro to robi przekład na język polski. Dokładnie. Ja osobiście z angielskiego jakoś specjalnie nie jestem i wolę sobie właśnie obejrzeć jakiś tam, nie wiem, poradniczek, ciekawostkę Uroxa po polsku. Mówisz o tych modach różnych, tak? Tak, różne takie mody, pierdołki, pokazówki jakieś. Wolę sobie obejrzeć właśnie u niego po polsku, niż miałbym szukać tego samego identycznego po angielsku, bo po polsku przecież więcej zrozumie. Tutaj nie wiem, czemu czasami niektórzy robią z tego nie wiadomo jaką drakę. Nie wiem, dramę dokładnie, że ktoś sobie wziął stamtąd. No. Uważam, że bardzo dobrze. Ja też angielskiego nie znam i wolę też niejednokrotnie, jak sobie teraz jeszcze w tych modach zaczęliśmy sobie siedzieć, to ja sobie oglądam jakieś tam poradniczki dotyczące tych modów, ale szukam poradników w języku polskim. Polskim, no. Żebym to zrozumiał. Nie znam na tyle angielskiego, żeby mi to pozwoliło w sposób taki, wiecie, bardzo zrozumiały obejrzeć film. Nie chce mi się Kacpra co chwilę wołać, chodź mi tu wytłumacz, o czym on tam mówi. I szukam po polsku i jest okej. Okay. I chylę czoła Roxembe, tak? Dobrze? Tak, usłyszałem? Tak, Roxembe. No, że powiedział, że tak, bierze te pomysły znaczy, stamtąd. Znaczy on nie powiedział w sumie, tylko tam mu ktoś zarzucił. No ale według mnie powinien, jeżeli, no bo to jest ewidentne, że faktycznie bierze. Według mnie powinien powiedzieć, że jasno tak biorę, czy tam wzoruję się na tym, czy coś. I ci, co mieliby do niego jakieś, ale to powinien według mnie olać ciepłym. No ale no tak samo kiślem. Jak nasz Wardęga, no też podobne przecież sytuacji jest, tylko że jednoznacznie powiedział, że tego nie było, jest i tyle, no i fajnie. Jest się z czego też pośmiać. No, dokładnie. Więc tutaj nie ma moim zdaniem co zarzucać. Ważne jest, żeby mieć na tyle odwagi, żeby się przyznać, że tak, faktycznie spodobało mi się to na zachodnim YouTubie. Postanowiłem to przenieść na nasze polskie podwórko. No. Nie wszyscy musimy znać język angielski, dlatego też będziemy, uważam, oglądali to, co jest w naszym ojczystym języku. I nie ma w tym naprawdę nic złego. Bo robi się hejt też, na przykład. Mhm. Ja dostałem czasami hejt, że Husiek, nie radzisz sobie z angielskim, Inaczej się mówi osobie, która właśnie teraz chodzi do szkoły, uczy się tego na bieżąco, niż tak jak na przykład mi, gdzie ja chodziłem i uczyłem się tego angielskiego prawie 10 lat temu, nie? No ja uczyłem się rosyjskiego. No, jest, ty jeszcze się będziesz uczył rosyjskiego całkowicie inaczej, też jakieś 10 lat, no zresztą z rosyjskiego nawet maturę zdawałem ustną, jako dodatkowy przedmiot i rosyjski mogę się dalej w sumie posługiwać. Może już wymowy nie, takiej nie będzie, jaka była wcześniej. Zasób słów pewnie też już zanikł. A natomiast jeżeli ktoś coś mówi do mnie po rosyjsku, to raczej w 80% zrozumiem, o co chodzi. I wtedy w odpowiedzi już jakoś się tak ten zasób słownictwa znowu w głowie zaczyna pojawiać. I jest okej. Dlatego, no ludzie, no ktoś nie musi znać języka. No hejtowanie kogoś z racji tego, że ktoś nie zna języka, to jest takie, wiecie, takie śmieszne. Zresztą te cała ta teraz, całe to gówno, które jest właśnie dostępne teraz w tym internecie, te hejty, obrażanie się, wywalanie nie wiadomo czegoś, właśnie nawiązuje do tego materiału w superwizjerze, co było na TVN-ie. No. Ludzie, ja to mówię tak, kiedyś, za moich czasów, kiedy ja miałem tyle lat co wy, miałem te 15, 17, 18, 20 lat, nie było internetu. Nie było internetu, były komputery, już grało się coś tam, sam grałem zresztą, ale internetu nie było. Jeżeli ja miałem problem z jakimś drugim człowiekiem, moim jakimś tam znajomym, kolegą, czy też nieznajomym, tak się rozwiązywało delikatnie, powiem, po męsku bardziej, nie? Wychodziło się gdzieś tam, dało się sobie po ryju, słowiowo. Wyjaśniło się wszystko, co było złe, kończyła się cała spina i poszło się, jak to Husiek mówi, na browara. No. Poszło się razem wypić tego browara, czy też wino. Jak Dżingis kiedyś pił wino. Zgoda, nie? I była zgoda. Teraz to wygląda na zasadzie takiej w internecie, że jeden na drugiego rzuca błotem, gównem, szydzi, obraża jego rodzinę, matkę, żonę, dzieci. Ale to wiesz, czuje... to tak, tutaj teraz właśnie mówisz o Gimperze, nie? No tak, myślę, dokładnie, mówię o Gimperze. Bo wiadomo, kogo sytuacja dotyczyła, według mnie
No bo to, nie oszukujmy się, no może dla niego to była zabawa czy coś, ale obrażanie, właściwie co mówisz, rodziny, widzów niektórych, no to No nie wiem, zresztą, co... według mnie osobiście zdanie, jak już powiedziałem na YouTubie czy na tym, na fanpage'u napisałem, uważam, że jeden i drugi powinni zniknąć z YouTuba. Ator jako prawnik da sobie radę, myślę, w życiu spokojnie. Gimper, nie wiem, kim jest tam z zawodu, czy ma jakiś zawód, czy nie. Ale dla niego, według mnie, pierwsze co, to będzie potrzebna, ale jakaś chyba pomoc psychologa, psychiatry, no leczenie po prostu na głowę, Jeżeli bo zostanie odcięty od tego? To jest choroba psychiczna jakaś widoczna, co? No jakiś, jeżeli zostanie odcięty od YouTube'a i od finansów, które z niego miał, to jak najbardziej będzie umiał, będzie potrzebował, bo jak on sobie w życiu teraz poradzi? Znaczy on już, bym powiedział, potrzebuje, bo to co, wiesz, robi z ludźmi, no wtedy, no ale wiesz, to jaka pomoc psychologa? Ludzie, o czym my tu mówimy? Bo tam nie jest. Obrażam człowieka i potrzebuje do tego pomocy psychiatry? No... Ewentualnie, kurwa, za. Nie, no to mnie denerwuje, sorry, że się uniosłem, ale to, że nazwę kogoś za przeproszeniem, grubą kurwą, to ja, żeby tak nie mówić, to potrzebuję pomocy psychiatry do tego? Psychologa? Żeby mi wytłumaczył, że ja źle robię? No w sobie też, nie? O czym my tu mówimy? Jakie to jest użalanie się nad sobą? Znaczy, użalanie się ja... nad sobą, nad tym, ja nie mogę sobie poradzić z tym, żeby ja bym kogoś nie obraził. No to człowieku, nie otwieraj gęby i nie wal słowami, nie będziesz obrażał, no. Znaczy ja tak ostatnio sobie też z kimś rozmawiałem na ten temat i być może to mu się zrodziło z trudnego dzieciństwa, może no tak, no tak jak ci dzisiaj pokazałem ci ten profil na wiki jego taty, tak? Który Gimper stworzył swojego taty, co z nim robił, jak był mały, tak? No, tylko to jest chyba tam fikcyjnie to wszystko. Nie ale... wiem, nie wiem. No, ja oglądałem film, którym słyszałem te słowa od Gimpera, który nałożył na twarz maskę i udawał swojego tatę, że jego tato go wykorzystuje seksualnie. To może czas, żeby on tego swojego ojca zgłosił, no bo jest to chyba karalne. No tak, no, że jeżeli to było faktycznie prawda, to tak. No. Ale z drugiej strony, jeżeli to się robi na poczet wyświetleń i na poczet subskrypcji, to ma się z głową coś nie tak, Gimper, wybacz, ale masz coś złe, pytyną nie w porządku. Znaczy, to że ma, to widać, no nie oszukujmy się. Znaczy, wiesz co... Elektryczne gitary, to tak śpiewały coś takiego, to widać, słychać i czuć. Ale wiesz co, najgorsze jest to, że ja w pewnym sensie... Czuwam tam jakąś tą zmianę, bo ja z nim jakiś czas temu, kiedy był mniejszy, utrzymywałem jakiś tam w miarę kontakt takiego, że gadaliśmy na Facebooku, tam przyznam się, mieliśmy w planie nagrywanie Magiki trójki razem. Fajna gra, o. Jakoś tak można by było to nagrać. Co? To jest fajne, tak... śmieszne. Jakoś tak wyszło nam, że po prostu kiedy ja mogłem, to on nie mógł, kiedy on mógł, to ja znowu nie mogłem. I tak to nagranie nie doszło nigdy do skutku. I teraz, szczerze mówiąc, powiem szczerze, że cieszę się z tego, że to nie doszło do skutku, bo wstydziłbym się, bo tam szczerze rybka mi to, co on sobie tam na swoim kanale robi, bo to sobie robi u siebie gówno. Na podwórku własnym, więc może na twoim podwórku nawet nasrać i tyle, nie? Ale nie chciałbym mieć takiej osoby u siebie na kanale, która jest kojarzona z byciem takim, no, przysłowiowym burakiem, hamem i tyle. Nie wiem, czy to dla zabawy, czy nie dla zabawy, nieważne. Jest ham, burak i tyle. Nie, no dla mnie jest to jednoznaczne. Nie ma czegoś dla mnie takiego, jak obrażanie kogoś dla zabawy. Jak witanie się na filmie z własnymi widzami typu cześć Cfele. Nie ma czegoś dla mnie takiego. Człowieku, mówię to do Gimpera, i tak tego nie obejrzy, także mam to w nosie, ale czy on to obejrzy, czy nie, ale powiem. Nie wiem, albo zacznij, moim zdaniem, chociaż tak może i po części jest inteligentną osobą, ale może niech po prostu najpierw pozna znaczenie niektórych słów, zanim zacznie ich używać, bo to troszeczkę nie za bardzo jest używane, stwierdzenie cześć Cfele. Samo... W pewnym środowisku to jest naprawdę bardzo osoba, no... Mi się nie spodobało, znaczy osobiście to nie wiem, to... To tam rybka, według mnie, co, że on sobie tak powiedział, czy coś, ale tutaj bym bardziej miał mieszane uczucie na te, jako te osoby, które tam brały ten czynny udział, gdzieś tam w tej jego grupie.
Pozgłaszały posty, no i były właśnie tematy, tutaj zacytuję, kim ty kurwo jesteś. A tak, tak, dokładnie. No, sorry, ale jeżeli jesteś tym widzem, który właśnie był w tym filmie i został nazwany kim ty kurwo jesteś, to teraz zadajcie sobie pytanie takie, wyobraźcie sobie, jak wy poczulibyście się, gdybym ja bym wam powiedział, kim wy kurwy jesteście, tak dosłownie, nie? Nie wiem, bo szczerze, no ja bym się poczuł tak trochę, nie wiem, zażenowany tym. Jak twórca, który tak naprawdę, no, mając was, widzów, osiąga coś, no bo to te kanały, te kanał, Kasas kanał, to jest wszystko tak naprawdę dzięki wam. Co prawda nie idzie z waszego portfela, prawda? Ale bez was. Ale z waszego nie ma, czasu. Nie? No to koniec, z waszego czasu z poświęcenia waszego czasu danemu twórcy, danemu jak kanałowi. Jak można do powiedzieć, kim ty kurwo jesteś? No, wiadomo, czasami są spin na platformie twórca widz, bo nie każdy cię będzie lubił i tak dalej, bo to jest oczywiste. No i tak samo ja przecież nie mówię, że wszystkich lubię. No ale jakiś szacunek mimo wszystko, no... Czy się lubimy, czy się nie lubimy, no to jakoś... Przede wszystkim szacunek się należy każdemu człowiekowi. Każdemu człowiekowi należy się szacunek. Nie wiem. Dla mnie to jest po prostu dziwne. Mam nadzieję, że ludzie sami przemyślą to, co oglądali, w co się wmieszali. A tym bardziej życzę tego samego firmom, które wybierają i dobierają youtuberów do promocji swoich marek, bo według mnie promocja marki też przez youtubera, który... Już nie mówię teraz o gimperze, tylko ogólnie o niektórych youtuberach, gdzie tak naprawdę no, te filmy są... Jakby, nie wiem, spod sklepu jakiegoś u was, żulowni, albo i gorzej, no to gdzie ta marka ma oczy? No marka ma oczy tylko w tych cyferkach, jakie są wyświetlenia pod filmem danym, czy w danym kanale, z racji tego, że firma nie zapoznaje się dokładnie z twórczością, o co chodzi w tym wszystkim. Tylko fajnie jest później powiedzieć, jak to było w tym filmie użyte przez tego redaktora naczelnego Antywebu, tak? Że tam są milionowe wyświetlenia, to nasza promocja, czyli nasza akcja reklamowa, tak? Dotarła do milionów ludzi. Nie do milionów ludzi, znaczy, sorry, do milionów ludzi, tylko w jakim zakresie wiekowym tych ludzi. To jest też bardzo istotne. Tam ktoś też on to bardzo mądrze powiedział, że te osoby, do których dociera ten film, dociera ta reklama, w większości nie są w stanie tego sprzętu w ogóle zakupić. No bo nie, no to nie są potencjalni nabywcy, klienci, nie? Dokładnie. To są dzieci, ale dla firm mało to jest istotne. Oni się posługują cyferkami, czyli statystyką. A statystyka jest największym kłamstwem, jakie ktokolwiek wymyślił. Także wiecie, ja bym po prostu powiedział, że chciałbym statystycznie zarabiać średnią krajową. Chciałbyś, Kusiak, zarabiać statystycznie średnią krajową w Polsce? No. No, też bym chciał, nie? Tam jest już gdzieś ponad 4000 zł chyba. No. Fajnie by było. Super. Dlatego mówię, statystycznie zarabiamy tyle, tak? Że, tak jak powiedziałem, statystyka największym kłamstwem. Bo w firmie dwuosobowej, gdzie jest jeden pracownik i jeden prezes, przy dochodach, nie wiem, miesięcznych wyrobkach, wyrobie tej firmy 20 tysięcy zł, statystycznie powinni zarobić po 10 na głowę, tak? No, no. Bo jest ich dwóch. No. A zarabiają ten dwa, a drugi 18. No. Tak to wygląda. No i statystycznie jest. Statystycznie jest, no właśnie. No to te firmy ma bardzo, bardzo dobrze. Średnie zarobki po 10 tysięcy na głowę. Też ludzie, zwracajcie uwagi na to, wydaje mi się, jaki ktoś jest, tylko sami używajcie mózgu, głowy i oglądajcie to, co chcecie. I uważajcie naprawdę na takie gówno warte. Dokładnie. Sprawdza, na przykład też sugerowanie tego, że te osoby nie mają wpływu na swoją widownię, na swoich widzów. No ludzie, jak nie mają wpływu? Jak nie mają wpływu? Mają bardzo duży wpływ. To zresztą widać w tym wszystkim. Szerzenie nienawiści do innych ras. Ktoś już to kiedyś robił. Hejlowanie, a później tłumaczenie się z tego. Ja sobie hejlowałem, a kolega robił mi loda. Na jakim poziomie tekst? Gimnazjum. Nawet chyba nie. Ja hejlowałem, a kolega robił mi loda. No, no dobra, fajnie. Super. Gratuluję rodzinie. Tak, gratulujemy. Polecamy się na przyszłość, S.C. Johnson mówił. Prawda, nie. Szerzenie nienawiści, tak jak mówię, do innych ras.
To jest coś takiego, wiecie, w tej chwili do tych razy, do tych grup społecznych innych narodowości mówi się tak, jak ja to mówiłem Huśkowi przed nagraniem, jak w latach 80. Polacy byli odbierani w Niemczech. No. Tak samo my ich teraz odbieramy. Jak się my wtedy czuliśmy, tam ludzie, którzy jeździli tam pracować, tak samo podobnie się czują ci. To prawda, wiadomo, że rynek powinien zostać delikatnie, powiem tak bardziej, no, brakuje mi słowa, uszczelniony, o właśnie, bo przez takich ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj do nas jako imigranci, czy przyjeżdżają w inny sposób, normalnie nasi obywatele nie mogą znaleźć, załóżmy, pracy, tak, bo tamci są zatrudnieni na czarno i tego typu rzeczy. Ale jest druga strona tego medalu. Jeżeli koszty utrzymania normalnego pracownika w naszym kraju byłyby normalne, czyli nie takie, jakie są teraz, jeżeli ZUS by był niższy, podatki by były niższe, to sądzę, że nasi pracodawcy woleliby zatrudnić naszych ludzi, naszych obywateli, aha, tak? Więc coś kosztem czegoś, prawda? Trzeba to jakoś to tak wypośrodkować. Natomiast szerzenie nienawiści, czekaj, skończę jeszcze. Szerzenie nienawiści jest dla mnie no czymś naprawdę, no nie wiem, ja bym jak osoba dorosła może takimi słowami rzucać, że on ich nienawidzi, że to brudasy, że takie typu rzeczy. Był taki człowiek już w historii tego świata, no właśnie ten, któremu hejlował Gimper. On też nienawidził pewnej nacji, nienawidził Żydów, chciał ich zniszczyć, tak? Chciał ich wybić do ostatniego. No. I czy to było dobre? W ogóle czy to jest dobre? Czy to, ludzie, no to naprawdę, ci powiem, trzeba używać mózgu nie tylko do jedzenia, no. Znaczy ci powiem, bo tak, znaczy niektórzy mówią, że innej nacji i tak dalej, że czy te wschodnie na przykład nacje są gorsze, inaczej postrzegane i tak dalej, nie? No ale dlaczego jest gorsze? Ja osobiście powiem, mam koleżankę, która mieszka co prawda na wschodzie, bo znaczy dawniej mieszkała, to była Jugosławia. Mhm. Po rozłamie mieszka obecnie w Serbii, jest Jugosłowianką, ja bym to powiedział zaraz Serbką. Znamy się osobiście, od czasu do czasu się widujemy i nie mamy jakiegoś problemu, że ona jest Serbką, a jestem tutaj Polakiem. Co prawda jest może w połowie Serbką, bo tato jest właśnie Serbem, a mama jest Polką, nie? Mhm. No ale no, mieszka tam i tak dalej. No ale nie ma czegoś takiego problemu, że... Bo szczególnie wychowana jest w tamtej takiej kulturze, nie? No tak, ale dlaczego ma być problem? Bo pytanie moje brzmi takie, dlaczego ona jest niby ma być gorsza ode mnie? No właśnie, czy od ciebie, Husie? Dlaczego inny człowiek, który ma inny kolor skóry, ma być gorszy ode mnie? Wiesz co, na przykład, bo ja wiem jak to umie, bo ona ma tutaj babcię u mnie na osiedlu, nie? Mhm. No i przeważnie co wakacje sobie przyjeżdża, to tam chwilę spędzamy trochę czasu ze sobą. No i niektóre tak... Ja chcę czasami, tak widzę ludzie z osiedla, a kurde, zadaje się z tą, z Jugosławii, bo też te starsze osoby, nie, a Jugosławianki przyjechały, nie? No ale i co z tego? No właśnie, co z tego, nie? To według mnie, wiesz, i jej mama, no jej mama Polka, co prawda, nie? No ale i ona, jej ojciec, wszyscy bardzo spoko ludzie i tutaj, kurde, no naprawdę czasami... Wkurzają mi takie, wiesz, gadki starszych ludzi, szczególnie to jest, i to jest właśnie najbardziej też taka drama, że ci starsi właśnie tak reagują, nie, tak też krzywo bym powiedział, no ale cóż, no, tutaj ja znaczy nie postrzegam moja... właśnie, że teraz, że rasa jest jakaś tam inna, to już będzie gorsza, tak samo kanał tego chłopaka Michał Pater się zwie, autostopem na Kołymę, autostopem na koniec świata, czy na Krzywy Ryj, jak to woli. Stworzył drugi kanał, gdzie pokazywał sytuację w Calais, tak? We Francji, tam gdzie ci uchodźcy... No ten, no gdzie jest ten prom, tak? No tam gdzie ci uchodźcy byli. No to właśnie tam pojechał tam, żeby pokazać faktycznie jak to wygląda nie oczami telewizji, TVN-u, Polsatów i tak dalej, tylko właśnie takimi oczami zwykłego człowieka. I obejrzałem sobie te odcinki i powiem wam, że taka gadka, że uchodźcy są tacy źli i tak dalej. Wiadomo, to trafią się osoby, które tam z terroryzmem mają powiązanie i tak dalej, ale w większości są to ludzie, kurczę, faktycznie widać, że no uciekają przed tym, co się dzieje u nich w kraju, co ich czeka być może i widać, że chyba gdyby nie to, to oni by nie szli tutaj specjalnie.
Znaczy, no tak, ale ja tu mam znowu zdanie na temat tych uchodźców takie, że jeżeli są to młodzi ludzie w sile wieku, w No. wieku 20, 25, 30 No lat, tak. raczej moje zdanie jest takie, że powinni walczyć za ten swój kraj, a nie No to zostawiać jasne, go. jasne, że tak. Nie zostawiać go na pastwę właśnie tej garstki ludzi, którzy sobie wymyślili, że ten kraj przestanie istnieć i będzie w ogóle zupełnie inny, tak? Będzie państwo islamskie. Nie będzie już tego, co było wcześniej, tylko oni sobie wymyślili nowy ustrój. Raczej powinni walczyć. Taką mam pretensję do nich i No uważam, tak, że to się powinni w zgadza. swoim kraju zostać. Oczywiście kobiety, dzieci, starsi ludzie, jak najbardziej, tak, uciekajcie stamtąd, bo będziecie tylko tak, jak powiedzieli, no, tamci są nieobliczalni. No. Nieobliczalni, nie wiadomo, co im jeszcze do głowy strzeli. Natomiast młodzi ludzie powinni zostać i walczyć o ten swój kraj. No, wiesz, najgorsze jest to, że są tacy faktycznie, którzy potrzebują, a drudzy, na przykład mnie strasznie drażni, jeżeli już chodzi o uchodźców, strasznie drażni mnie temat, że oni przyjeżdżając tutaj do nas, jako tak naprawdę do Europy, w gości, są gośćmi, no bo tak to można powiedzieć, narzucają nam ich prawa, nie? Że tam załóżmy nie chcą mięsa i tak dalej, to tego mięsa tam nie ma. Ta Europa ogólnie to jakby zaczyna przestrzegać ich praw na swoim terytorium, nie? To jakby przyszedł do nas ktoś prawie że obcy do domu i narzucał swoje prawa, nie? I to No mnie strasznie dokładnie. drażni i wtedy uważam, że powinni ich zapakować w kontener i hej ja tam, do widzenia, nie? Bo jeżeli my jedziemy, powiedzmy, nie wiem, do Arabii Saudyjskiej na wycieczkę czy coś, tam też jest kraj, aby nie patrzeć, islamski, nie? My musimy przestrzegać ich reguł, a nie, że na przykład my sobie będziemy wchodzić na przykład do meczetu w krótkich spodenkach czy coś tam, gdzie tak naprawdę oni przestrzegają tego, że nie wchodzimy sobie na przykład tam w krótkich spodenkach czy coś, nie? Czy na Czy przykład w teraz, butach. czy w Iranie, w Teheranie na przykład nie obowiązuje coś takiego, że nie możemy chodzić sobie w krótkich spodenkach. Mimo, że jest 40 stopni, ma obowiązuje nas strój w długich spodniach czy coś. No i my musimy przestrzegać tam tych zasad, ale oni przyjeżdżając do nas narzucają swoje zasady, nie? Niszczą, teraz ostatnio było głośno i pokazywali filmiki z Francji, gdzie niszczą radiowozy policyjne i tak dalej. To jest masakra, no. No masakra, no bo Dzicz, po prostu niektórzy to jest dzicz. nie ma na to wpływu, ale to oczywiście tak jak powiedziałeś i dobrze, że to stwierdziłeś, nie wszyscy. I tak samo, moi drodzy, na YouTubie, nie wszyscy są tacy, o których żeśmy tutaj Dokładnie. rozmawiali. Są kanały normalne, gdzie miło się słucha, gdzie fajnie się ogląda, gdzie nie ma nienawiści, gdzie nie ma nawoływania do jakichś dziwnych, irracjonalnych zachowań. Tyle, Tylko szkoda, gdzie widzów cię nie nakręca na inne osoby. że ci młodsi widzowie oglądający bardziej nakręcają się właśnie na tych kanałach, gdzie tak naprawdę jest gówno, a nie przekaz. No bo nie oszukujmy się, No. to co prezentują niektóre kanały, tutaj wyżej wymienione i nie tylko, no ani to śmieszne, ani nie. Znaczy, z punktu widzenia młodej osoby, nastolatka, czy osoby, która dopiero wchodzi w ten nastoletni wiek, dla niej może być to śmieszne, nie? Ale jeżeli już osoba tak jak my z Dżingisem, to jesteśmy już starsze chłopy, no to tak patrzymy z Grubasy? Znaczy on, ja grubasy. nie. Jak nie? Ja nie. No Ja to nie. schudłem. No. No tak, no. No, dupa No. Maryna. No tam też. No to my słuchajcie, patrzymy na to inaczej. To jest takie żałosne. My sobie, widzicie, bardziej zrobimy sobie jaja po naszemu, tak żebyście faktycznie wy się pośmiali może. Powiemy sobie, grubasy dwa jadą i tyle. Jest w miarę jakoś tak w porządku i śmieszniej, ale nie ma chamoty czy coś, żeby do was, nie? Do drugiego widza czy coś, bo tak jak my sobie między sobą to sobie możemy, nie? Bo Nie, ja mogę z nie mamy widzami, do was ja mieć, nie? naprawdę się nie obrażę, jak ktoś mnie grubasem nazwie, albo Ja też bym dziadkiem, nie. albo coś w tym rodzaju. Nie obrażam się z tego powodu. Na pewno bardzo nie lubię, od razu mówię, jak piszecie do mnie komentarze, czy też prywatne i odpowiadam, nie piszcie do mnie panie Dżingisie, no proszę was, no. Panie Dżingisie, No proszę się weźcie, no. zachowywać. Nie piszcie do mnie panie Dżingisie, ja jestem Dżingis, no i Ty nawet jasne, jak się tak. gdzieś tam spotkamy, na jakimś może kiedyś gdzieś tam evencie, czy gdzieś się pojawię, to ja jestem Dżingis, a nie jestem pan Dżingis, jestem Dżingis i tyle. Najśmieszniejsze jest Przyjemny, to, że powiem dzień dobry. no, Dzień dobry panu. tak, najśmieszniejsze jest to, że nawet mój syn Kasper zaczyna do mnie nie mówić tataku Dżingis, no. Dżingis. No,
Śmieszne trochę, no ale Znaczy, wiesz co, nie. propos tego, jak wspomniałeś, że trzeba się o pany, nie? Też miałem taką sytuację kiedyś, do mnie pisze jakiś 12 czy 13-letni chłopak. No i właśnie, że panie Huśku i tak dalej, nie? Mówię, weź, pisz normalnie Huśek, a nie pan, nie? I według mnie to była faktycznie, wiesz, rodzice tutaj dają wkład do wychowania i tak dalej, bo powiedział na opisie mi coś takiego, że jemu jest tak głupio, bo jestem dużo, dużo starszy, jemu jest głupio, nie? Ja mówię, nie no, spoko, luźno, żeby się nie przejmował, ale niechętnie chciał, wiesz, pisać na ty, nie? Bo tak... Czuł jednak ten dystans taki, tak? Czuł dystans, tak. Ja mówię, wiesz, spoko, nie przejmuj się i tak dalej, nie? No ale według mnie tutaj dobrą rolę odegrali rodzice, że miał na początku że pewne dystans, wartości później, zostały później przekazane. Spoko, później spoko, już okej. Okay. Przeszliśmy sobie na ty, no ale jakiś tam respekt na początku, okej, okay, że może sobie nie będę tego życzył i tak dalej. No i spoko, nie? Jeszcze ja uważam też, żeby bardziej nad tymi mówili, czy coś, nawet jak spotkam czasami jakiegoś widza młodszego, nawet czy mam w galerii, czy coś, to tam czasami zaczepi, a też pan, to mówię, jeż, przesadnie, normalnie, to jedźmy sobie na ty, skoro znamy się z internetu, to jedźmy sobie na ty. Ja uważam, że w internecie nie ma takiej bariery na pan, per pani, po prostu jesteśmy wszyscy tutaj tymi samymi na równi, nie? Na równi, dokładnie. I to jest bardzo ważne, ja dlatego mówię, też nie lubię tego panie dżingisie, nie jestem dżingis. No, a tak przy okazji, to ja was bardzo serdecznie chciałem tutaj przeprosić za ostatni u mnie taki marazm na kanale, brak filmów, ale to spowodowane moimi problemami zdrowotnymi. Od wczoraj, bo to się, kurde, ten odcinek u mnie się w sobotę ukaże. Dobrze mówię, tak, w sobotę. A u mnie w niedzielę. A u ciebie w niedzielę. U mnie dzień wcześniej, bo tak tutaj sobie mamy to poustawiane. Ale od wczoraj, czyli od piątku u mnie, no mam taką, przeżywam teraz nową, jakby można powiedzieć, terapię. Zostałem obklejony plastrami. Antykoncepcyjnymi. Musiałeś, nie? Musiałeś. 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 Tak, mi już nie grozi, ja mam trójkę dzieci, ty nie masz. Ty pracuj, chłopie, pracuj tam normalnie. Ostatnio do mnie sąsiadka też wyskoczyła z boku i mówi: Robert, zawstydzę cię. U góry się dziecko drze, na dole się dziecko drze, z boku się dziecko drze, a ode mnie z boku nic. No, o widzisz, a było spytać się, czy jest chętną kandydatką na urodzenie huśkowego dziecka. 80-paroletnie na pewno. Cuda się zdarzają? Nie, no, nie żartuję. Ale jest oklejony. Oklejony, tak? Jestem takimi plastrami sportowymi, cała moja prawa strona, bo mam ten defekt tej prawego kolana i kręgosłupa. I troszeczkę czuję się już lepiej, wiecie, ale to ja powiedziałem... Ale czy te plastry, czy coś? Nie, one są przeciwbólowe, one ściągają po prostu, aha, wiesz? Tak jakby powodowały dodatkowe, na przykład na kręgosłupie powodują dodatkowe naprężenie mięśni i tam, aha, usztywnienie tego miejsca, gdzie mam te boleści. A kolano, na kolano działają właśnie w sposób taki przeciwbólowy. Powiem, że były jakieś takie plasty takie wygrzewające, czy coś takiego? Nie, ale to normalnie to wygląda, wiesz, jak taśma taka szeroka, nie? Aha. I oklejona tak kolana, może zrobię jakieś zdjęcie i gdzieś wrzucam jakimś. Jak pójdzie. No, jak to wygląda na kolanie i na Instagramie wam pokażę, jak to wygląda. Masz Instagrama? Mam Instagrama. Dlaczego ja chcę ten? Nie wiem. Ja muszę na przota coś. Tego całego nie mam. Nie wiem, co to jest w ogóle. Snapchata, nie? No, czy tam czata, czy. Snapchat I to wam powiem, i to nawet przed nagraniem mówiłem do Huśka, że po prostu ja nie będę nagrywał wtedy, kiedy mnie coś boli. Będę się tutaj, wiecie, do was starał przez ten mój ból przezwyciężyć, uśmiechać i udawać, że jest wszystko dobrze, bo nie było dobrze przez parę dni. Nie było dobrze, było wręcz, no źle, no. Ciężko mi ja się wiem, w ogóle wstawało. Chciałem, no. Czułem, bo pytałem właśnie Dżingisa, czy może nagramy coś, ale faktycznie był niedysponowany. I po prostu nie chcę tego robić na siłę. Chcę to robić wtedy, kiedy chcę to robić, no i czuję, że chcę i lubię to robić i będę to robił dalej, ale no, taka przerwa była, no i mam nadzieję, że to mi pomoże, ta cała terapia plastrowa, jak ja to nazwę, bo no bo innych raczej rzeczy nie przewiduję. Znaczy jeszcze jakieś tam będą rehabilitacje podjęte typu krioterapia i takie inne rzeczy, to też mi będzie pomagało przez pewien okres czasu, ale to trzeba
stale robić, a nasze NFZ-y nie pozwalają mi na stałe takie rzeczy, muszę zawsze tam, kurde, przerwę, bo ich narażę na koszta wielkie, wiecie, i zbankrutują przeze mnie, ja bym tam ciągle siedział. Ale to takie krio to można sobie samemu zamówić, bo to w sumie zabieg kriopłatny kosztuje w granicach chyba 10 zł. No to. To tak nie są jeszcze duże pieniądze i można sobie to, że tak powiem, codziennie to krio zapodać, czy to drugi dzień zapodać na kręgosłup, na kolano. I da się przeżyć. No. Ale było tak, że no gęba mi się wykręcała, ale wiecie, nie od uśmiechu, tylko od bólu, nie w drugą stronę trochę. No, ale już wracam do normy i jest okej, nie narzekajmy, nie będę się żalił, nie będę stał na balkonie i nie będę skakał, nie? Znaczy, kurde, u mnie to by się nie dało, bo ja na parterze mieszkam. No to krzacz gdzieś tam jakieś tyle. Ale to tak to, moi drodzy, jest. Dobra, skończyliśmy temat Boxdela. Mamy kolejny? Tak, mamy. Co sądzicie o teledyskach, w których kobiety występują prawie że nago, a dzieci mogą to swobodnie oglądać? Czy nie sądzicie, że to skandal? I pytanie zadał Emanuel Stachurski. Czy to... Może ja się pierwszy tym razem powiem. Czy to jest skandal? Kobiety występują nago. Mówimy pewnie tutaj o jakichś tych strojach topless albo takich bardzo skromnych... No, bo jakoś tak specjalnie bardzo nago, skromnych. Chociaż na YouTubie czasami są teledyski, gdzie faktycznie występują całkowicie nago. Widać wszystko. No tak, no... Ale jakie fajne tupeki. Dobra, dzięki, spróbować. Tak. No dla nas fajne, dla młodych osób uważam, że za wcześnie. Zresztą ja tak powiedziałem, a ty to tutaj ja hamujesz. Czekaj, ja sobie tylko poleję. Aha, ja zwalniam. Ja to stwierdziłem jednoznacznie, tak nawiązując do tego wszystkiego, że moje zdanie jest na ten temat takie, że nie ma co za bardzo na siłę tych młodych osób wprowadzać za szybko w ten świat dorosłości. One mają swój świat, niech one sobie wszystko przeżyją same, niech zaczną same dorastać. Nie trzeba tego na siłę robić. I tu mówię również o pokazywaniu nagości, o używaniu wulgaryzmów i innych tego typu sprawach. Każda ta młoda osoba przechodzi przez pewne etapy swojego życia i uważam, że bardzo ważne jest, żeby przeszła sama. Ja również przeszedłem przez różne etapy swojego życia, kiedy miałem naście lat. Będę się troszeczkę odnosił do siebie i do swoich takich moich przejść życiowych. Przechodziłem przez różne subkultury młodzieżowe, wam powiem. Jakimś byłem punkiem, byłem trochę i metalem. Wreszcie skończyło się tym, że zostałem depeszem, nie? Rdza się nie wzięła? Co? Rdza się nie wzięła? Nie, rdza, ale rdze słuchałem, jest taka kapela chełmska. Rdza. Ale zostałem w końcu Depeszem, bardzo mi się podoba i do tej pory słucham. Depesz ma bardzo, wow, no hamuj. Bardzo mi się podoba w ogóle twórczość tej grupy Depesz ma i lubię tego słuchać. Do tej pory to robię, do tej pory tego słucham i nie zamierzam przestać. Tak to wiecie, wygląda. Natomiast mówię, przez wszystko trzeba przejść samemu, naprawdę trzeba sobie samemu przejść. Ale ważne jest cały czas, żeby mieć wyrobione własne zdanie. Własne, osobiste, prywatne zdanie. Własne. Nie zdanie ogółu. Nie liczcie się ze zdaniem ogółu, bo jeżeli wszyscy wam powiedzą, że trzeba rękę do ogniska włożyć, to włożycie, żeby się przekonać, że parzy? Chyba nie trzeba tego robić, prawda? Mieć moim zdaniem właśnie tutaj wyrobione takie zdanie, że tego akurat nie będę robił, bo to się nie zgadza, no po prostu z moimi poglądami, mam zupełnie inne i nie bać się właśnie tego własnego zdania. To jest najważniejsze, żeby to własne zdanie mieć. I co do tych teledysków. Wiecie, za aplikowanie tych teledyskami nawet tą klauzulą o dorosłości, czyli że są tam, że jest to materiał do... Jak to nazwać? Dla dorosłych, dokładnie. No to też niewiele da, no bo wiadomo, że to się pomija i większość młodych osób i tak to pominie, tak? Klika tak, jestem dorosły, mając 12 lat, dorosły i sobie ogląda. czy powinno być coś nałożone typu cenzura? Moim zdaniem może bardziej właśnie w ten sposób, że... Kurde, bo przejadę. Właśnie skręcaj tutaj, ja cofnę. Bo się zakapiłem. Powinna być moim zdaniem... chyba bardziej na zasadzie takiej cenzury coś nałożone, nie? Tak mi się wydaje. Można przecież to w jakiś tam sposób... Jeśli mam powiedzieć, ja uważam, że jakoś cenzurę specjalnie...
Znaczy, może dla młodszych, może tak, ale z drugiej strony przecież każdy wie, jakie ma ciało. Może tak naprawdę, wiesz, no ci młodsi nie będą wiedzieć, co tam dziewczyna może i tak dalej, nie? Ale prędzej czy później się dowiedzą, nie? No to jest tylko człowiek, nie? No tak, ale mówimy o zależności, o jakim przedziale wiekowym, bo jeżeli to dotyczy dzieci 8-9-letnich, to jak najbardziej no to uważam, że to nie jest wskazane dla nich coś no nie, takiego. No wiadomo, nie? To jasno, że tak. Ale wiesz, też zobaczmy, że te teledyski, co były, to są teraz, a co były dawniej. Teraz te teledyski teraz w większej mierze są tak samo bardziej kontrowersyjne jak niektóre kanały na YouTubie, żeby zrobić tam hype. No tak, żeby przyciągnąć uwagę widza. To jest to samo, nie? Ale nigdy w teledysk czy jakieś tam wideo XXX, tak zwane porno, już dla tych starszych, no już tutaj mówię, nie mówię tego 9-latku, że tam 12-latku, który miałby oglądać właśnie XX, tylko tam powiedzmy, nie wiem, 15-16-latek, który jeszcze, załóżmy, nie działa w tym temacie obszerniej. To normalnie według gimnazjalistów to wstyd, nie? No niektórzy tak, nie? No ale przyjmijmy, że sobie tam, wiesz, to całkowicie inaczej będzie, jeżeli zobaczysz tam, nie wiem, gołego faceta, znaczy nagiego faceta, czy nagą kobietę w telewizji, w teledysku, czy w porno, a inaczej będzie, jak tak naprawdę stanie przed tobą ta kobieta, facet, będziecie się do czegoś tam zabierać, całkowicie inna reakcja, inaczej to wszystko wygląda niż raczej inaczej wygląda. Inaczej to jest, nie? Nie jest to tak. No dzięki tutaj też możesz powiedzieć, no bo przecież żonę no masz. No jest inaczej, no na pewno jest inaczej. To nie jest tak jak w telewizji, nie? W następnej stacji benzynowej, jak będziesz miał przed sobą, to proszę się zatrzymać, bo ja się muszę tankować, bo niedługo będzie rezerwa. Inna sytuacja, inne odczucia. Co prawda, no nie wiem, no wydaje mi się tak, teledyski dla młodszych, tak. Ale też zarówno wiesz, tutaj moim zdaniem jest jeszcze trzeba powiedzieć to znacznie w zależności, jak ta jest ta nagość pokazana, bo ta nagość wcale nie musi być w ten sposób pokazana. No nie, no czy wiesz co, ja osobiście czasami tam przelecę jakieś tam w TV, jakieś tam teledyski, no to przeważnie są te, no bo to, nie oszukujmy się, w teledyskach bardziej widać kobiety, nie, no bo to jednak... To szczerze mówiąc, no to są tam jakieś, nie wiem, bikini, staniki, gatki jakieś, czy coś, ale w większości te partie ciała, które uważamy za, no, jakieś tam bardziej prywatne, intymne i tak dalej, są zakryte, więc tutaj, chociaż ostatnim czasem tak widzę, że u kobiet w teledyskach czy coś, coraz częściej można zauważyć bardziej odsłonięte piersi na przykład, nie? Ale to już też nie te czasy, gdzie wydaje mi się, tam ileś tam lat temu, nie, te piersi kobiet były tak bardziej skryte, zakrywane i tak dalej. Teraz kobiety ogólnie podchodzą bardziej otwarcie do tego, nie? Standardy się zmieniają, nawet na zwykłych plażach się kobiety, dziewczyny młode opalają topless, no. No, no dokładnie, nie? Mając odkryte piersi, to też można by było powiedzieć, że to jest jakieś demoralizujące, tak, i że wpływające na młode osoby, bo plaża ogólnie dostępna, tak, dla wszystkich. Młodzi chłopcy chodzą, namioty się robią. No i to ale bym ci wywalił. Widzisz, że hamowałem? Ale widzisz, uniknąłem zderzenia. Dobra, cofam. No także, żeśmy tutaj o takich fajnych rzeczach zaczęli rozmawiać, no. Dla młodszych faktycznie powinno być jakieś tam ograniczenie, ale dla starszych, już niekoniecznie. Chociaż teledyska, mówię, no... Jeżeli chcemy już zobaczyć faktycznie wszystko, no to chyba mi się wydaje, że musimy obejrzeć jakiegoś XXX-a. Soczystego pornusa. Tylko nie agenta XXX. Nie agenta. Tam nie było. Ale moi drodzy, no to tak jest. No nie, wiecie co, nie popadajmy z jednej skrajności w drugą skrajność. Nie popadajmy, że kiedyś było, tak jak tutaj Chudziak powiedział, wszystko zasłonięte. Znaczy w niektórych krajach jeszcze jest dalej zasłonięte, nie? No tak, nawet twarze mają zasłonięte kobiety. No, to dopiero loteria. Dokładnie. To loteria, dokładnie. Kurde, no. Nie wiadomo, na co się trafi. W niektórych krajach, no... Do tej pory właśnie są pozasłaniane kobiety, łącznie z twarzami. I nie popadajmy z jednej skrajności w drugą skrajność, bo to nie o to chodzi. Wszystko trzeba wypośrodkować. Tyle, no. No to co tu więcej powiedzieć? Nie każda nagość
musi być zła. No. No. W zależności, w jaki sposób jest przedstawiona ta osoba, no bo... W szkołach, nie? No nie oszukujmy się, no, są te... No w szkołach, no... Takie, no właśnie, przysposobienie do życia w rodzinie, czy coś takiego. No coś takiego było. No. Czytam na biologii, tam już w gimnazjum jest ciało człowieka i... No jest tak, jest wszystko wytłumaczone, jak się dziecko rodzi, są no, zdjęcia normalnie w książkach, w podręcznikach. W związku z tym też by można było powiedzieć, że są to książki, no nie powinny być takie książki wydawane. Ja to kurde właśnie... A jednak muszę CPN-a są. No ale dopaść. Skądś ludzie, szczególnie młodzi, się muszą dowiedzieć. Zresztą podejrzewam, że tak jak teraz w gimnazjach i tak dalej, to jest... znaczy, tak się słyszy, nie? To jest tak, o, bardziej takie zasłyszane, nie? Że jest jakiś ten CPN? No właśnie nie widzę na mapie, no ale jedź na razie, najwyżej weźmiesz mnie na hol i tyle. W tych gimnazjach, że a dziewczyna 15-letnia, dziewica, to nie mało spotykane. Tak, tak, dokładnie. To jest takie stereotyp, może nie, ale takie gadanie, nie, bo nie oszukujmy się, ale bym powiedział na pewno z 90% tych młodych dziewczyn jeszcze jest tymi dziewicami i tak dalej. Bo nie oszukujmy się, 15 lat to jest trochę mało i według mnie... Bardzo mało. Dziewczyna, która zachowuje coś takiego, tam ma tam powiedzmy nawet 18 lat, to po prostu się szanuje, a nie idzie z pierwszym lepszym po prostu, nie? No nie, no właśnie o to chodzi, no bo to trzeba jednak też sobie powiedzieć, że to wszystko w zależności od tego, jakie się ma do siebie podejście, czy jest się osobą no. taką, która sama siebie szanuje, bo to jest najważniejsze chyba w tym wszystkim. Czy po prostu uważamy sobie, że niektóre rzeczy to są takie, wiecie, jak wstrzyknięcia palcami i tyle. Tutaj no nie trzeba, nie wiem jak to powiedzieć, to wszystko w zależności od tego, jak ten teledysk jest zrobiony, jak ten film no. jest zrobiony, jak to on to przedstawia, czy to przedstawia w sposób taki normalny, że kobieta no, jest ładna, czy piękna, no i ma ładne, zgrabne kształty, czy w jakiś tam sposób ordynarny, chamski. Nie wiem, no, każdy materiał trzeba rozpatrywać w jego w różnych aspektach, prawda? Nie można dwóch różnych, dwóch materiałów porównywać się jednoznacznie, że ten jest taki i drugi też będzie taki, bo mogą być zupełnie odwrotne formy przedstawienia tego. I co za tym idzie, no możemy się tutaj pomylić, no tyle, no. Tyle ona gości. Trzeba po prostu interpretować różne teledyski, jak się, co się widzi, to się widzi, nie? Dokładnie, no. Dobra, to lecimy dalej z naszym pytaniem. Czy mieliście jakąś niesamowitą przygodę, która utkwiła wam w pamięci? I czy świat dorosłych jest lepszy od tych czasów młodości? Nie, ja bym za wszelką cenę wrócił do czasów młodości. Ja bym chciał mieć w tej chwili 25 lat mniej. No. Znaczy ja powiem... Miałbym 18. Ale fajnie. Te młodości, co my mamy, co mieliśmy w zasadzie, nie? A te młodości, co są teraz, to... Bo na przykład nie chciałbym, powiem tak szczerze, nie chciałbym, jeżeli, nie wiem, przychodzi sobie jakiś tam, kurde, nie wiem, mag, czarodziej i mówi mi pyk, będziesz zaraz młody i tak dalej, nie? Ale musisz żyć w tych czasach teraz. Piękny i młody, bo nam tylko i zostało. No. No. Że musisz żyć w tych czasach teraźniejszych i mieć taki sam styl i tak dalej. No wszystko tak, jak jest teraz, nie? To szczerze mówiąc nie chciałbym, bo... No nie wiem, wolałem swoją młodość, gdzie nie było telefonów komórkowych, nie było komputerów, nie było internetu. Komputer to był u jednego, dwóch chłopaczków na osiedlu i grało się w Kolina jedynkę. Czytam na Pegasusie i większość, jak mówię, wakacje, większość dnia czy coś spędzało się na polu, na rowerze, na budowaniu bazy. Zupełnie co innego się robiło niż teraz. Dokładnie. I co najlepsze, nie było telefonów, nie było jakichś takich większych komunikatorów, a wszyscy wiedzieli, gdzie się znaleźć. Tak, dokładnie. Której? Wiedzieliśmy, gdzie będziemy, o której godzinie. Dokładnie, były takie wyjścia do lasu na orzechy laskowe na przykład. Jesień jak się zbliżała, to było też fajnie. Chodziło się na ten... Kasztany. Piekło się ziemniaki w ognisku. O, tak.
pożyczone od pana rolnika z tego, z pola. Ja też byłem, nie byłem taki wiecie, że tak powiem, idealnym dzieciaczkiem, bo jak szliśmy piec te ziemniaki, to zamiast sobie wziąć, nie wiem, kilogram, to potrafiliśmy sobie worek pożyczyć cały, no. No co, no, głodni byliśmy, no, co się dzieje. Chodzenie na przykład do sadów różnych osób i zbiera jabłka, gruszki. Ja akurat pamiętam... I później ucieczki przed panem goniącym nas niedaleko, z jakimś kijem. Niedaleko mnie jest właśnie taki typowy sad, duży, jakieś tam firmy obecnie, a wcześniej to był właśnie sad prywatnych ludzi. Musisz jechać. No i przeszliśmy raz, pamiętam, właśnie sobie na jabłuszka, na inne owoce, bo tam było trochę tych rzeczy, no i tak siedzimy, żremy. No i idzie właścicielka. A tu kurka, którędy spieprzeć, bo idzie z tej strony, gdzie przez siatkę żeśmy weszli. Z drugiej strony nie bardzo. Z drugiej tam z kolejnej strony jakiś murek, też nie przejdziemy. No i kurde, co tu robić? No ale babeczka o dziwo podchodzi do nas. A ja wam chciałem tylko powiedzieć, że możecie sobie tutaj przychodzić, nie musicie przechodzić przez bramkę. Wejdźcie normalnie sobie tutaj przez bramę, otwórzcie, weźcie sobie, zjedzcie co chcecie i tyle, nie? My w tacy, pamiętam wtedy kupiliśmy tej babeczce kawę, jakoś żeśmy się poskładali, kupiliśmy jej kawę, zadowolona, myśmy sobie później już mogli wchodzić kiedy chcemy i jeść ile chcemy, co chcemy z tego sadu. I dlatego teraz Huziek jest grubasem, wydało się, to przez tą panią, która dała mu dostęp otwarty do sadu. Tak, jadłem jabłuszka, tam były gruszki jeszcze pamiętam też. Śliwki, o Boże, ile ja tam śliwek zżarłem. I poszło mi w dupę. Ale no, nie, no ja też chodziłem na takie miejsca, też takie staciki były. No. A czy wiadomo, no, było coś świetnego, no naprawdę. Na działkach, gdzie tak naprawdę, no. No na działki jak się szło, to tam przeważnie na truskawki. Jak to maliny. Się nazywało? Bo na przykład u nas w Małopolsce to idziemy na Grande. U nas na Szaber. Na Szaber? Na Szaber idziemy. U nas to było, idziemy na Grande. Idziemy szabrować. No i tak spędzaliśmy czas. Dokładnie, nie? Czy tam na rowerach. Różnie to było, różnie. No zupełnie inaczej, wiecie, naprawdę inaczej. Więc jeżeli miałbym przeżyć, tak jak Kuziek powiedział, przeżyć swoje jeszcze raz dzieciństwo, swoją taką młodość, to chciałbym ją przeżyć również w takich samych realiach, jakie były wtedy. Tak, nawet nie w tych realiach, co są teraz. Pamiętam. Też pamiętam, wiesz, jak było właśnie tak ciepło, tak jak teraz, czerwiec, lipiec, powiedzmy, grupka sąsiadów z domu gdzieś tam się spotykała na jakimś grillu czy coś, te dzieciaki z domku w okolicach coś tam też się bawiły czy coś. Kurde, ludzie też wtedy żyli tak jakoś bardziej bliżej siebie ze sobą, nie było takiego zagonienia za kasą, za pracą. Tak. Inne czasy normalnie. Dokładnie właśnie to tak jak mówisz, no nie było takiej pogoni za tymi pieniędzmi i za tą całością, chociaż no teraz to też nie można tym rodzicom tego zarzucić, że oni pracują. Oni pracują dla kogo? Właśnie dla dzieci. Robią tą karierę zawodową, żeby tych pieniążków było więcej, żeby tym dzieciakom się lżej brzyło, tak? No. I co? A na przykład troszkę wrócę znowu do tego tematu z superwizjerem, niektórzy tam później w swoich filmach po tym materiale TVN-u zaczęli zrzucać winę na to na rodziców, że to wszystko rodziców wina, że to nie wina twórców, bo to rodzic powinien zapanować nad tym, co dziecko ogląda w internecie, tak? I do czego ma dostęp. Moi drodzy, weźcie tak, ja wam powiem, dwa palce i puknijcie się w czoło w to, co mówicie. W obecnej chwili, gdzie właśnie tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, przy takiej postawie właśnie rodziców, którzy pracują dla was, dla tych dzieciaków, i on ma ten nadzór prowadzić. Bo ja tego nie za bardzo rozumiem. Jak on to ma nadzór prowadzić? Ma wracać po pracy, tak? I ma stać za dzieckiem i patrzeć, co dziecko ogląda w internecie. Ale w większości przypadków to jest również tak, że idąc do pracy, idąc na te 8, nie wiem, 10, nieraz na 12 godzin, widzą się ze swoimi dziećmi rano, tam odwożą do szkoły,
czy nie, po prostu widzą się z dziećmi rano. No i przykładowo, nie wiem, no mama, rodzice rzucają do tego dziecka, znowu żeś wyrwał do przodu, że już cię nie widzę, no. To przechowuję. Rzucają do tego, czy dają temu dziecku jakieś pieniążki i mówią, weź sobie kup jakieś jedzenie tam w szkole, tak, wracając do domu, zrób sobie zakupy, żebyś miał co zjeść, sobie tam, nie wiem, zamów pizzę, tego typu rzeczy. Tu jest najgorszy problem, że wtedy nie wiadomo, na co to dziecko te pieniądze spożytkuje, prawda? Już cię widzę, możesz jechać. Że ono spożytkuje te pieniądze w sposób właściwy na to jedzenie, na to, co potrzeba, czy nie daj Boże spożytkuje to w sposób niewłaściwy, jak to w technikach, liceach, trawka, też już coś mocniejszego nieraz, prawda? No. To dziecko wtedy, po takiej imprezie zrobionej dla siebie, czyli po wyjaraniu jakiejś tam trawki, czy wzięciu czegoś mocniejszego, idzie sobie spać, no bo jest wiadomo, jak to działa. Niektóre działają pobudzające, niektóre powodują wręcz odwrotną sytuację, jest człowiek senny i tyle. Idzie spać, rodzice wracają wieczorem do domu, po pracy, zmęczeni, zaglądają do pokoju i patrzą, dziecko śpi, ale niekoniecznie muszą wiedzieć, z jakiego powodu śpi, prawda? No. I tutaj jest właśnie ten problem, żeby to bardziej kontrolować, na to są przekazywane te pieniążki, niż internet, nie? Bo moje zdanie jest znowu takie, że no, ja mam trochę inną sytuację. Nie jest inaczej, ja jestem w domu praktycznie non-stop, z małymi wyjątkami, ale również nie kontroluję swoich dzieciaków tak, co one tam oglądają w tym internecie, tak do końca. Jeżeli zobaczę, że co oglądają według mnie coś niewłaściwego, bądź też im niepotrzebnego, nie podchodzę z krzykiem, wyłącz to, odetnę ci kabel od internetu i przegryzę kabel zasilający od komputera jutro, nie? Tylko staram się właśnie z nimi porozmawiać na zasadzie takiej, że żeby oni mi powiedzieli, co oni widzą w tym, oglądając takie materiały. A ja im będę się starał uświadomić, że to nie jest wcale dobre, prawda? I tu bardziej... No, to znaczy, co ogląda, nie? Dokładnie. I tu bardziej, moim zdaniem, chyba wpływ, nie kontrola tego typu, że rodzice mają kontrolować, co dziecko tam ogląda. Reżim domowy, nie? Stoimy z pejczem, nie ta strona i srób o łapach, nie? Tylko bardziej, żeby wytłumaczyć i porozmawiać z dzieciakami na te tematy, wiecie? Bo zakazany owoc lepiej smakuje, wiecie o tym bardzo dobrze. Zakazany owoc lepiej smakuje, ale jeżeli się wytłumaczy później, że wcale nie jest tak, jak one sobie myślą i tak, jak one sobie wyobrażały, to można wygrać. Naprawdę, ja uważam, że ja w wielu sytuacjach domowych potrafiłem swoim synom, bo na razie oni są w takim wieku, że tam oglądają różne materiały w internecie, potrafiłem im wytłumaczyć, że niektóre rzeczy wcale nie są im potrzebne. Nigdy w życiu nie chcę zawieść zaufania moich synów poprzez narzucanie im kontroli nad nimi. Wiesz, Usiek, o czym mówię? Jak byliśmy nastolatkami, to zawsze, przynajmniej ja tak miałem, ja nie lubiłem niesamowicie, jak moja mama ingeruje we wszystko u mnie, prawda? Pewnie też tak miałeś, że nie lubiłeś tego. Znaczy, wiesz co, w sumie ja tak... Chyba, że nie miałeś takich sytuacji. Będzie nie ingerowała w sumie tak moja mama za bardzo. Znaczy, wiesz, lubiła wiedzieć, co się tam u mnie dzieje i tak dalej, nie? Ale jakoś specjalnie nie ingerowała w to... Nie byłeś kontrolowany tak na 100%, tak? No nie, wiesz co, ale wiesz co, bo też nie byłem kontrolowany, wydaje mi się, dlatego, że nie było powodów tak naprawdę do takiej kontroli. No u mnie to były tych kontroli sporo, a powodem jedynym to była szkoła, bo ja zawsze miałem pod górę do szkoły, jakoś nie lubiłem chodzić. A no to mi też się zdarzało, to wiadomo, nie? Ale wiesz, tam wagary czy coś, to wiadomo, no. Znaczy wiesz, podstawówka, gimnazjum to tak, to spoko, nie? Tam w gimnazjum trochę się zdarzyło, w liceum nieco więcej, no, ale wiesz, jakoś tam moja mama, pamiętam, nie robiła mi jakoś większych przyrzutów, co te wagary. Nie miałeś takiej kontroli na sobie. Po prostu wychodziła, podejrzewam, z takiego założenia, bo wiedziała, że dam sobie radę.
zawsze mi tylko mówiła, iść do szkoły, a nie na bagary dzisiaj. Ale, no, ale wiadomo, że wiesz, jak poszedłem, to poszedłem, ale dawałem sobie zawsze radę. Zresztą wiesz, ja sam starałem się sobie to kontrolować, powiedziałem sobie, wiem ile mogę iść raz na bagary, czy coś, a ile nie. I w końcu doszło tak, że chcieli mnie wyrzucić ze szkoły. To jednak tak nie do końca wiedziałeś, ile tych bagarów może być. No wiesz, nie pykło trochę. No nie pykło. Ale załatwiłem wszystko i wiesz. I to... Znaczy, ja powiem tak. Bagary dobre nie są do końca, ale mają jeden plus. Mamy taki plus, że później jest co wspominać. Naprawdę jest co wspominać. Yes. To nie jest to co dawniej, że naprawdę mi by brakowało czegoś. Gdyby nie bagary, to ja bym swojej żony nie poznał, no. No, bo widzisz, to no bo wiadomo, to no. Też poznajesz, nie? Ja osobiście pamiętam, jak na przykład też poznaliśmy z kumplami, pojechaliśmy na wagary do Ciężkowic, co niedaleko Tarnowa. Tam jest takie skamieniałe miasteczko, tam poznaliśmy kilka trochę dziewczyn. No ale oczywiście mój kumpel narąbany odrwalił trochę hałę. Zielony jest, no jeźdź. Nie dojadę. I nic z tymi dziewczynami w sobie takiego większego nie wyszło, nie? Ale wiadomo, każdy koleś tam się zapatrywał, obczaił sobie swoją sztukę, nie? A może coś tego, nie? Jak to wiadomo, może nie? Coś smyknie, nie? Może coś smyknie, nie? No ale nie ja smykło, mam tutaj. Bo kumpel się nachlał i wyszło jak smyknęło. Wyszło. No ale jest co wspominać, naprawdę jest co wspominać, jest była kupa śmiechu, nieraz, czerwone. Naprawdę nie miałbym takich wspomnień, gdybym siedział naprawdę plackiem w tej szkole cały czas, bez właśnie spędzania czasu z kumplami, tak o, cały dzień powiedzmy. Całkowicie inaczej, nie? Nie, no na pewno. Nie wiadomo, ale to... Nie zachęcam ludzi do wagarów, ale uważam, że jak od czasu do czasu pójdą, nic im się stanie. Osobiście, no bo dziecka jeszcze nie mam, ale nigdy swojego dziecka specjalnie jakoś nie skarcę za to, że poszedł na wagary czy coś, bo wiem, bo sam chodziłem, nie będę zalecał mu czy coś, ale jak pójdzie od czasu do czasu, to się nic złego nie stanie. Bo wiem, że później będzie miał co wspominać. A nie, no przykład mam bardzo blisko, bo Maja niestety nie chodziła na wagary i nie ma takich wspomnień ze szkoły średniej czy z, no głównie ze szkoły średniej, jakie ja mam, nie? Naprawdę prowadziłem tą naczepę, kurde, i skaszaniłem, no w ostatniej fazie. No prosto się. Nie dobra. No dobra, wagary to jest ryzyk fizyki, nie? Czasami coś się nie... Noga powinna... Ja pamiętam, że nam noga powinna w trójkę poszliśmy z kumplami na wagary, jeszcze w gimnazjum było. Idziemy sobie przez miasta, naprzeciwko ktoś nas woła, patrzymy, to nasza klasa idzie z wołą, czy nie? No oni was poszli szukać chyba. Nie, szli do jakiegoś kurde muzeum, czy coś, a my takie... Kurde, doskonały przejazd normalny, jacie, dżingis. Nie, ale dlaczego to mówię? Bo mówię o tym, żeby przez takie zachowanie niejednokrotnie nie stracić zaufania u dziecka. Czyli taka całkowita kontrola nad dzieckiem nie jest niczym dobrym. I ja tego nigdy w życiu nie zrobię. Ja uważam, że muszę mieć zaufanie do moich dzieci i one mają mieć zaufanie do mnie. Znaczy wiesz, lepiej, żeby na przykład twój syn, córka sami ci powiedzieli czasami o czymś, nie? Bo tak, będą tak. Wiedzieć, że mogą ci powiedzieć. Niż miałbyś się do tego dowiedział. Dochodzić i tak dalej, większa wiesz... Albo dowiedział z jakichś obcych źródeł, gdzie nie powinienem tego w ogóle słyszeć, nie? Otóż ale no i dobra, no i takie mam podejście. Czy się komuś podoba, czy nie, to jest jego sprawa. A ja wychowuję w ten sposób moje dzieci i w ten sposób z nimi funkcjonuję, w ten sposób z nimi rozmawiam. I cóż więcej powiedzieć? Nic się więcej nie da powiedzieć, nic dodać, nic ująć. Dzisiaj były poruszane bardzo fajne tematy. Dokładnie. Dzisiejszy odcinek mi się bardzo spodobał. Już idę chuj jak zaparkować obok ciebie. I dojadę. I po prostu, jeżeli chcecie, żeby takie były te odcinki, no to prosimy też o pytania, załóżmy, rzucajcie, czy do Chuśka, czy do mnie, to zawsze ktoś tam przeczyta, ja to ostatnimi czasy troszeczkę... Znaczy to jeszcze trochę pytań zostało tak naprawdę, jeszcze raz, dwa, trzy... Będzie 4, na kolejny odcinek. 5, 6. 6 pytań jeszcze zostało. Będzie na kolejny odcinek. Między innymi, jak już żeśmy dojechali, stoimy sobie.
A was zapraszamy do komentowania, subskrybowania, zostawiania lajków, no i oczywiście jak chcecie, żeby wasze pytanie się pojawiło w kolejnych naszych tutaj odpowiedziach, to walnijcie to pytanie. Po prostu piszcie. Fajnie było, jakbyście zaznaczyli literką P w kwadratowym nawiesie, wtedy będziemy być łatwiej, łatwiej widać i łatwiej jest no, tak. Odszukać te pytania. A na tyle to właśnie, no Husiek, żegnaj się, twoje pole. Dobra, to dziękujemy za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało, jak tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Tak jak mówiłem przed chwileczką, subnijcie kanały, co być na bieżąco z filmami u mnie Jingisa. Komentarz walnijcie, subnijcie, lajknijcie, nie wiem co tam jeszcze chcecie zrobić. Tylko nie pierdnijcie. Jeśli idziecie na obiad, to smacznego. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ze mną był oczywiście mój kompan przewspaniały Jingisek. Ojej, normalnie mu się zarumienia. Nie, i posłuchajcie jedno, jeszcze takie słowo końcowe, to będzie takie, my nie boimy się poruszać różnych tematów uważanych przez niektórych za niewygodne, niebezpieczne, czy też inne takie. Po prostu twierdzę jednoznacznie, że mam prawo do wyrażenia własnej opinii i stwierdzenia tego, co ja myślę na każdy temat. I tak samo wy nie bójcie się również tego. Pamiętajcie tylko prawilny YouTube. I pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia. To tyle ode mnie. Na razie trzymajcie się. Cześć. Do kolejnego razu. Yo.